Cześć, z tej strony Karolina i witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie to TBR na czerwiec, czyli książki, które w czerwcu mam zamiar przeczytać. Powiem Wam, że czerwiec będzie miesiącem wyjątkowym z dwóch powodów. Przede wszystkim czerwiec to miesiąc, w którym od 1 do 14 dnia czerwca będzie organizowany maraton z literaturą dziecięcą, który organizuję ja razem z Olą, z książkowym freakiem, i właśnie pani się patrzy przez okno i mnie widzi, co mnie bardzo, bardzo stresuje, i razem z Nikolą, doktor Book, która w tej edycji będzie nas wspomagać. Oprócz standardowych nagród od Zielonej Sowy, czyli naszego głównego sponsora, będziecie też mogli zgarnąć za aktywność, za dobrą zabawę, za czytanie książek dla dzieci, inne nagrody od innych twórców, ale wszystkie szczegóły będziemy podawać na naszych Instagramach. Wpadnijcie do Oli, wpadnijcie do Nikoli. I to jest pierwszy powód, bardzo się cieszymy z tego maratonu, to już chyba piąta albo szósta edycja, bo razem z Olą wcześniej organizowałyśmy ten maraton już kilka razy, zawsze w czerwcu i w grudniu na Mikołajki. Tak, wiecie, taki mały dzień dziecka, i mam nadzieję, że w tej edycji będziecie razem z nami. Drugi powód, dla którego czerwiec jest wyjątkowy, to oczywiście Pride Month. Jak wiecie, ja przez 31 dni marca, ta akcja nadal trwa, codziennie polecałam Wam i polecać będę do końca maja. Polecam książki z bohaterami queerowymi i mam nadzieję, że to pomoże Wam trochę zbudować sobie swój TBR na Pride Month. I z tej okazji postanowiłam, że dzisiaj będzie konkretny kod, według którego układałam swój TBR, i będzie to TBR w kolorach tęczy. Mamy czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i fioletowy, więc 6 kolorów, do każdego dopasowałam kilka książek. Szczerze mówiąc, wątpię, żeby udało mi się przeczytać je wszystkie, chociaż bardzo, bardzo bym była szczęśliwa, gdyby tak się udało. I czasami to jest tylko dany element z jednego koloru. No, ciężko mi na przykład było znaleźć książkę, która jest zielona, queerowa lub jest książką dla dzieci, której jeszcze nie czytałam. A jeśli ja mam kupować wszystkie nowe książki do tego filmu i do przeczytania ich właśnie w czerwcu, to generalnie bym nie narzekała, ale średnio mogę sobie na to pozwolić. I zacznę od dwóch książek, które tutaj żadnych kolorów, można powiedzieć, nie reprezentują, ale są książkami dla dzieci. Pierwsza z nich to Lampka. Jest to książka, którą polecała Nikola, i jest to właśnie coś z literatury dziecięcej. Opowieść o morzu, o tajemniczych wodnych stworzeniach i groźnych piratach, o admirale i jego czarnym domu, gdzie, jak mówią, mieszka potwór, o szarej latarni morskiej na małym półwyspie, o lampce, córce latarnika, która co dzień wspina się po 61 stopniach, żeby zapalić światło. I Bystrzak. Bystrzak to są dwie książki od wydawnictwa Dwie Siostry. Bystrzak to coś, co ja kupowałam naprawdę chyba z 2 lata. To jest polecenie Elwiry, czyli księgarki na regale, i ciągle, a się dziwnie zacięłam, ciągle jakoś ta książka umykała z mojego koszyka, ale jest u mnie, więc mam nadzieję, że uda mi się ją przeczytać. A teraz zaczynamy już od koloru czerwonego. Mam dwie książki czerwone, dwie książki dla dzieci. Pasztety do boju, to jest również chyba polecenie Nikoli, z tego co kojarzę. I Rok Szczura. Wszystkie książki, jak na razie, które Wam pokazywałam, są od wydawnictwa Dwie Siostry. Jakoś tak się pięknie tutaj złożyło. To jest historia o dziewczynce, której mama umiera przy porodzie, a przynajmniej tak zrozumiałam z opisu, i podejrzewam, że może być bardzo, bardzo ciężko i bardzo emocjonalnie. A Pasztety do boju, liczę na to, że będzie wesoło, że będzie przygodowo i będę się przy niej doskonale bawić. Jeśli chodzi o kolor pomarańczowy, to mam tu książkę Perfect on Paper. Ją akurat zamówiłam specjalnie właśnie na Pride Month, bo mamy tu, z tego co kojarzę, to nigdzie nie wynika z opisu, albo jeszcze nie znalazłam tutaj informacji. W każdym razie jest to
historia, gdzie nasza główna bohaterka prowadzi coś w stylu takiego serwisu z poradami randkowymi, chociaż sama bardziej zna teorię niż praktykę i z tego co kojarzę, to ona ma być biseksualna, a jej przyjaciółka ma być lesbijką. Wiem te rzeczy, bo przeczytałam to jakby, ja często jak jest jakaś książka i chcę sprawdzić reprezentację, to wpisuję tytuł i na przykład representation albo LGBTQ i wyskakują. Są takie strony, które jakby zbierają takie informacje i pokazują, jakie są trigger warningi, jaka jest reprezentacja i są super, super przydatne, bo czasami albo możemy nie wiedzieć, albo szukamy czegoś konkretnego, albo po prostu nie pamiętamy. Ja tak czasami mam, że nie pamiętam, jaka konkretnie była reprezentacja i czy była jakoś tak dosłownie wysłowiona, więc tak, to taka historia o moim życiu, perfect on paper, będę czytać. Dalej mamy książkę żółtą i tutaj mamy tylko element żółtego. Będzie to czerwcowa premiera od wydawnictwa Winidia, czyli Potwór. Ja jej jeszcze ze sobą nie mam, więc pozwolę wam przeczytać opis. Właściciel apteki w Harlemie zostaje zastrzelony w swoim sklepie. 16-letni Steve Harmon jest sądzony za współudział w morderstwie. Winny lub niewinny, Steve staje się pionkiem w rękach systemu zaśmieconego cynicznymi autorytetami i pozbawionymi skrupułów. Więźniami, którzy zrobią wszystko, aby skrócić własne wyroki. Po raz pierwszy w życiu chłopak jest zmuszony pomyśleć o tym, kim jest, gdy staje się przed wizją więzienia, gdzie może spędzić resztę życia. Aby poradzić sobie ze strasznymi wydarzeniami, Steve postanawia opisać swój proces jako scenariusz filmowy. Zapisuje wszystko, scena po scenie. To opowieść o tym, jak w jednej chwili zmieniło się całe jego życie, czy będzie w stanie powiedzieć, kim jest i jaka jest prawda. To może być coś tak fenomenalnego, tak podejrzewam, że tak może być, tak sugeruje mi ten opis, wydaje mi się, że to będzie coś, co będzie genialne i bardzo, bardzo wartościowe. Teraz lecimy do mojego koloru zielonego i tej książki też ze sobą nie mam, a jest to drugi tom serii Bromance. Był Bromance Klub Książki, teraz mamy Bromance pod przykrywką i z tego, co ja się orientuję, to jest taka sytuacja, gdzie mamy kilku bohaterów i w każdym tomie, w każdej książce, ich jest już chyba teraz cztery, zmienia się ten nasz główny bohater, więc to będę czytać jako książka z elementem zielonym, który może nie jest bardzo duży, ale jednak jest. O wiele więcej mam książek po niebiesku? O wiele więcej mam książek, których okładki mają elementy niebieskie, bo mam tutaj książkę Max Einstein, czyli Genialny Eksperyment, literatura dziecięca, middle grade właściwie, od wydawnictwa Zygzaki. I Max Einstein nie jest typową dwunastolatką, potrafi złamać zabezpieczenia systemów komputerowych, wymyśla genialne wynalazki i rozmawia z Albertem Einsteinem. Wszystko w życiu dziewczynki zmienia się, gdy razem z innymi nieprzeciętnymi nastolatkami trafia do tajemniczej organizacji. Czy młodzi geniusze będą umieli wykorzystać swoje zdolności i wiedzę, by uratować świat? Czasu na działanie jest mało, a wróg czai się tuż za rogiem, więc Max Einstein, pierwsza z niebieskich książek i mam też dwie książki po angielsku, jak widzicie tutaj z tej literatury queerowej mam głównie książki po angielsku, niestety polski rynek mam wrażenie, że jest nadal bardzo, bardzo ubogi, jeśli chodzi o reprezentację osób nie hetero i nie cis płciowych. Nadal jest tego za mało, dlatego no, nie mam wyjścia, muszę sięgać po książki po angielsku, jeśli chcę czytać o tej reprezentacji i o tych doświadczeniach. I mam tutaj książkę Full Disclosure, ja w ogóle zaczęłam ją już kiedyś czytać. Coś sprawiło, że przestałam, ale na pewno nie były to moje negatywne wrażenia. Podejrzewam, że był to brak czasu albo inna książka, którą musiałam przeczytać, albo chciałam przeczytać, a na tą nie miałam ochoty. Tak mi się wydaje, wiem, że polecała ją bardzo właśnie Ola Książkowy Freak i z tego co pamiętam, to tutaj właśnie nasza główna bohaterka miała, czyli ma, nadal ma, nic się z nimi działo, ma dwóch ojców i jest osobą, która zmaga się z AIDS i mam jeszcze The Extraordinaries, kolejna książka, tutaj jest niebieski, kolejna książka autora The House in the Cerulean Sea. Nie wiem, o czym jest ta książka, wystarczyło mi nazwisko, wystarczyło mi, że ten autor napisał tak przepiękną powieść, że bardzo, bardzo bym chciała do niej wrócić, więc The Extraordinaries to kolejna niebieska książka i został nam już ostatni kolor, czyli
fioletowy, książka Some Girls Do. Ją również zamówiłam właśnie ze względu na Pride Month i tutaj ta autorka, czyli Jennifer Dugan, tak mi się wydaje, ona napisała wcześniej książkę Hot Dog Girl, którą jak będzie mi się chciało wstawić okładkę, to tutaj się pojawi, a jeśli się nie pojawi, to znaczy, że zapomniałam albo mi się nie chciało pobierać jej z internetu. I ja bardzo, bardzo chciałam ją przeczytać, bo jest po prostu przepiękna, ale po pewnym czasie te opinie zaczynały się bardzo, bardzo pogarszać i pojawiały się w nich poruszone wątki. Ja wiem, że te wątki mi w książkach przeszkadzają, więc ostatecznie po nią nie sięgnęłam, ale Some Girls Do brzmi fenomenalnie, bo mamy mieć tu bohaterkę, która chodzi do katolickiej szkoły i w pewnym momencie, nie wiem jakie są okoliczności, ale autuje się tam jako lesbijka. Okazuje się, że to sprawia, że nie może już więcej chodzić do tej szkoły, musi ją po prostu zmienić, bo naruszyła regulamin po prostu dobrego katolika. Turns out being gay is against her private Catholic school code of conduct. Więc właściwie się nie myliłam i będę ją czytać. Bardzo, bardzo czekam na nią i jest przecudnie wydana. Te kolory są przepiękne. I tak, to jest właściwie mój cały TBR na czerwiec. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Dajcie koniecznie znać, czy będziecie brać z nami udział w maratonie z literaturą dziecięcą i czy macie zamiar czytać jakąś książkę z queerowymi bohaterami, z bohaterami LGBTQ+. Dziękuję Wam bardzo, bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten TBR Was zaciekawił i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!